Cześć, w tym wideo odpowiem Ci na pytanie, po co lekarz Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, czyli WOMP, wysyła Cię na badania do psychologa klinicznego, chociaż wcześniej dostałeś pozytywne orzeczenie od psychologa transportu. Sprawa dotyczy oczywiście badań za jazdę po alkoholu, ale takie retoryczne pytanie, czy nie za dużo tutaj tej psychologii. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. I jak zwykle zacznę od zapytania internauty. Witam, wstrzymano mi prawo jazdy na 6 miesięcy, wysłano mnie na badania lekarskie i psychotechniczne, z czego badania psychologiczne przeszedłem dziś. Byłem na badaniach lekarskich, pobrano mi krew, zbadano wzrok, ciśnienie, no i chyba wszystko było ok, bo nic mi nie powiedziano, że coś jest źle. No, jeden problem, tylko dali mi jeszcze skierowanie na badania psychologa klinicznego. Jest to za 2 tygodnie, na początku stycznia 2014 roku, tuż zaraz po święcie Trzech Króli. W związku z tym chciałem się zapytać, jakie czynności są wykonywane na takim badaniu psychologa klinicznego? Czy jest to normalne? No bo wie Pan, zbliża się Sylwester i nie wiem, czy pić jakiś alkohol, czy nie pić. Czy może mi to w jakimś stopniu zaszkodzić w odzyskaniu prawa jazdy? Odpowiadając na to pytanie, w zasadzie na pytanie, po co drugi psycholog, skoro jeden Cię już przepuścił? No, obaj są po tej samej psychologii, tylko różnią się tam troszeczkę swoją specjalizacją. I możliwe są tutaj dwa scenariusze wydarzeń. Pierwszy dla Ciebie wybitnie pozytywny, że jest to standardowa procedura, no jak zapłaciłeś te 350 zł za badania, 350 albo i więcej, to WOMP funduje Ci jeszcze w tej cenie psychologa klinicznego. No i po tym badaniu dostaniesz końcowe orzeczenie lekarskie i sprawa jest dla Ciebie zakończona. No, jest druga strona medalu, czyli jest jeszcze ten wariant negatywny. Powiedzmy, lekarz na podstawie badania klinicznego, badań krwi, no, ma jakieś podejrzenie Twojego uzależnienia alkoholowego. No i oczywiście wysyła Cię do tego psychologa klinicznego, jednocześnie informując go o celu tego badania. I bardzo, i to naprawdę bardzo często kończy się to wynikiem negatywnym i jesteś skierowany do poradni leczenia uzależnień, a odzyskanie Twojego prawka oczywiście przeciąga się w czasie i to czasem nawet dość długo. I niestety w mojej praktyce natknąłem się na kilka takich przypadków, a wszyscy kierowcy, i to dosłownie wszyscy, byli bardzo zdziwieni końcowym wynikiem. Wszystko było łatwo, miło i przyjemnie do jednego momentu. Do momentu otrzymania końcowego negatywnego orzeczenia. I to oczywiście jeszcze pocztą, żeby się w WOMP-ie nie awanturował. Jak to się skończy w tym przypadku? Naprawdę nie wiem. Jeżeli masz taką sytuację, to lepiej przygotuj się na wariant negatywny i ciesz się, jak wszystko poszło fajnie. Przygotowanie do tego badania na pewno oznacza sobie odpuszczenie jakiegokolwiek alkoholu przed tymi badaniami, nawet z takiej okazji jak celebrowanie Nowego Roku czy Święto Trzech Króli. No też zrobił się z tego długi weekend, przynajmniej w 2014. Na tym w sumie kończę. Jeżeli Ty przeszedłeś psychologa klinicznego w WOMP-ie, koniecznie opisz swoje przygody tutaj w komentarzach poniżej. Poprzez te same komentarze możesz również zadać mi osobiście pytanie w tej czy w jakiejś innej bardzo podobnej kwestii. Natomiast jak zwykle najwięcej dyskusji toczy się tutaj na moich stronach internetowych. Badania lekarskie kierowców.pl, psychotesty kierowców.pl i tam wpadnij zaraz po obejrzeniu tego filmiku. Linki są oczywiście w opisie do tego wideo, jeżeli oglądasz je na kanale YouTube. Natomiast jeżeli ten filmik coś Ci pomógł, koniecznie daj lajka, daj kciuka. Jak chcesz więcej takich materiałów, to musisz zasubskrybować mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Staram się na bieżąco omawiać jakieś takie ludzkie problemy. Udostępnij ten filmik również na Facebooku, Google+, naszej klasie, a nawet swojej stronie internetowej. Masz na to moje pozwolenie. No, róbmy jakąś taką wspólnie misję przestrzegania kierowców, szczególnie jeżdżących na podwójnym gazie, co ich może czekać, nawet od psychologa klinicznego. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Do zobaczenia w moim kolejnym wideo. A tak na marginesie, po ostatnim tragicznym wypadku samochodowym w Kamieniu Pomorskim
musisz liczyć się z faktem, że jest takie społeczne przyzwolenie na politykę restrykcji wobec pijanych kierowców, będzie to się nasilać, akty prawne raczej no, nie pogłaszczą cię po głowie za to, że tam siądziesz po kieliszeczku, nawet, że tak powiem, na motocykl, czy na jakiś, czy do samochodu. Także lepiej zastanów się, kilka razy się zastanów, zanim wsiądziesz do auta po wypiciu jakiegokolwiek alkoholu. Także jeszcze raz, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, bye bye i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku. A to jest mój kot Tolesław. No niestety, pije tylko mleko, a nie ma pociągu do alkoholu. No, uciekaj. Poprzeszkadzał mi trochę.